Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Właśnie w tym momencie powinny zostać wznowione rozmowy pielęgniarek i dyrekcji z Centrum Zdrowia Dziecka. Z jednej strony chodzi o wyższe płace, z drugiej o drastycznie małą liczbę sióstr na oddziałach. We wtorek rano pielęgniarki ze Stołecznego Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka odeszły od łóżek pacjentów, domagając się podwyżek i poprawy warunków pracy. Dyrekcja podjęła negocjacje z siostrami. Dwa dni później rozmowy zostały przerwane, a pielęgniarki uznały, że propozycje dyrekcji są nie do przyjęcia, w związku z czym strajk będzie kontynuowany. W obronie protestujących stanęło Stowarzyszenie Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku. Pomoc pielęgniarkom świadczy też o lepszych usługach medycznych i lepszym zaangażowaniu pielęgniarek w stosunku do pacjentów. Pacjenci rozumieją ten problem, ale rozumieją ten problem w taki sposób, że oto wiedzą, że pielęgniarka na jednym miejscu pracy może zarobić około 2,5 tysiąca złotych, to daje 160 godzin miesięcznie. Natomiast te 2,5 tysiąca złotych i 160 godzin miesięcznie nie zaspokaja potrzeb pielęgniarek w sensie zarobkowym. Trudna sytuacja w służbie zdrowia to zmartwienie, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu. Takiej sytuacji jak po 8 latach poprzedniego rządu w Polsce jeszcze nie było i trudno znaleźć drogę wyjścia, stwierdziła Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Miliardowe długi, ogromna dysproporcja płac w służbie zdrowia pomiędzy różnymi grupami zawodowymi. Chodzi tu nie tylko o pielęgniarki. Na pewno środowisko pielęgniarek i położnych, na pewno diagności, rehabilitanci, fizjoterapeuci, laboranci, bo tak naprawdę tych grup zawodowych w służbie zdrowia jest bardzo, bardzo dużo. Zarabiają upokarzająco nisko. Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarek w Polsce jest za mało i są nadmiernie przeciążone pracą. Pielęgniarek jest stanowczo za mało. Brakuje w oddziałach szpitalnych. Normy obsad pielęgniarskich są naprawdę na minimalnej obsadzie i to nas niepokoi jako samorząd. Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. W związku ze strajkiem większość pacjentów została wypisana lub odesłana do innych placówek. Czerwony Bór lub Borne Sulimowo. Najprawdopodobniej w jednej z tych miejscowości powstanie skansen, gdzie będą składowane pomniki radzieckie z całej Polski. Ostateczną lokalizację wskaże Instytut Pamięci Narodowej na przełomie czerwca i lipca. Pomniki upamiętniające Armię Czerwoną miały jasno określony cel, wskazuje dr Grzegorz Waligura z Instytutu Pamięci Narodowej. Był to pewien element polityki historycznej wspieranej przez Związek Sowiecki, który miał legitymizować obecność Armii Czerwonej na ziemiach polskich. Takich pomników w polskiej przestrzeni publicznej nadal jest bardzo wiele. Pomniki tzw. wdzięczności Armii Czerwonej bądź Armii Radzieckiej powstawały na ziemiach polskich praktycznie od zakończenia II wojny światowej, zwłaszcza w latach 40. i 50. Generalnie powstało ich około 500, z czego do tej pory w przestrzeni publicznej możemy odnaleźć jeszcze około 300 różnego rodzaju monumentów, lepiej lub gorzej zachowanych. Jednym z przykładów jest pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej na Legnickim Rynku. W kwietniu władze miasta zdecydowały o jego usunięciu, o co od lat apelowali mieszkańcy. Oczywiście jak najbardziej, żeby stąd zniknął, ponieważ no wszyscy dorośli ludzie wiedzą, jaką on ma historię. No i wiemy, co ten pomnik przedstawia, tak? Wydaje mi się, że on jest po prostu nieładny w swojej formie. Nie to, co on przedstawia, tylko że jest nieładny. Na przełomie czerwca i lipca Instytut Pamięci Narodowej podejmie decyzję o ostatecznej lokalizacji miejsca, gdzie będą składowane pomniki z całej Polski. Będzie miało ono prawdopodobnie charakter ośrodka edukacji historycznej. Pomniki trafią najprawdopodobniej do tzw. rezerwatów pomników czy parków pomników. W tej chwili mamy zaproponowane dwie lokalizacje w Czerwonym Borze i w Bornym Suminowie. W któryś z nich zostanie zbudowany taki park edukacyjny, w którym
zwiedzający będą mogli zobaczyć te pomniki, a także dowiedzieć się, w jakim celu zostały one wybudowane i przez kogo. IPN wskazuje, że ostateczna decyzja o wyborze lokalizacji skansenu będzie uzależniona od gotowości lokalnych samorządów do współpracy, zagospodarowania terenu, jego dostępności komunikacyjnej oraz uzbrojenia terenu. Dziś przypada 35. rocznica odejścia do domu ojca prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez 33 lata stał na czele kościoła w Polsce jako prymas i przewodniczący konferencji episkopatu. Stefan Wyszyński rok pracował jako wikariusz w katedrze włocławskiej. Następnie podjął studia z prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wojny pełnił m.in. posługę kapelana zakładu dla niewidomych w Laskach pod Warszawą. Prowadził też wykłady społeczne dla inteligencji, a także działalność konspiracyjną. Po wojnie był rektorem seminarium duchownego we Włocławku. W 1946 roku został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski. Proces beatyfikacyjny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II 29 maja 1989 roku. Diecezjalny proces beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 roku. Obecnie trwa etap rzymski procesu. 27 marca 2012 roku ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, otworzył w Szczecinie proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu za przyczyną sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Sprawa dotyczy kobiety, która w wieku 19 lat zachorowała na raka tarczycy. Dzięki modlitwom za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia została całkowicie wyleczona. Europa i NATO stoją w obliczu wielu zagrożeń terrorystycznych. Starając się im sprostać, inwestują w nowoczesne środki obrony przeciwrakietowej. To bardzo nie podoba się Rosji, która ostrzega, że podejmie działania w celu zminimalizowania zagrożenia, jakie stanowi budowa tarczy antyrakietowej w Rumunii i w Polsce. Będziemy zmuszeni teraz w odpowiedni sposób zareagować i o ile wczoraj te części terytorium Rumunii nie wiedziały, co to znaczy być na naszym celowniku, to dzisiaj będziemy zmuszeni przedsięwziąć pewne środki, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Powiedział Putin podczas konferencji prasowej z greckim premierem Aleksisem Tsiprasem. Prezydent Rosji dodał, że tak samo będzie w przypadku Polski. Powtarzam, że są to środki odwetowe. Nie podejmiemy pierwszego kroku. Tak samo zachowamy się względem Polski. Będziemy czekać, aż Polska podejmie pewne działania. My nie będziemy podejmować żadnych działań, dopóki nie zobaczymy rakiet u naszego sąsiada. Zupełnie innego zdania jest premier Grecji, który sygnalizuje, by każdą sporną kwestię rozwiązywać na drodze dialogu. Błędne koło militaryzacji, retoryki zimnowojennej i sankcje nie są wydajne. Rozwiązaniem jest dialog. Od 12 maja amerykańska tarcza antyrakietowa została zainstalowana w Rumunii. Z kolei 13 maja w Redzikowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy instalacji obrony przeciwrakietowej w Polsce. Baza pocisków przechwytujących amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej ma chronić wojska Stanów Zjednoczonych i sojuszników z NATO przed pociskami balistycznymi wystrzelonymi z Bliskiego Wschodu. Znajdą się w niej wyrzutnia rakiet przechwytujących oraz radar śledzenia celów i kierowania ogniem. Baza ma być gotowa do działania w 2018 roku. Imigracyjnego kryzysu w Europie ciąg dalszy. Greckie władze we współpracy z unijną agencją policyjną Europol rozbiły dwie międzynarodowe siatki przemytników migrantów, które z Aten zarządzały transportem uchodźców do Unii Europejskiej. Operacja trwała wiele miesięcy. Jak wynika ze źródeł policyjnych, obie siatki przemytnicze współpracowały ze sobą, by przewozić do Grecji migrantów z fałszywymi dokumentami, a potem transportować ich do innych krajów Unii, w szczególności do Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Czech i Francji. Organizacje działały przynajmniej od 2 lat, a za transport jednej osoby pobierały od 100 do 5 tysięcy euro. Przemytnicy działali we współpracy m.in. z firmami kurierskimi. Jedną z organizacji kierował Banglijczyk, a drugą Sudańczyk.
Tymczasem w czwartek skończyła się eksmisja migrantów z Idomeni, obozu położonego w Grecji przy granicy z Macedonią. Od miesięcy mieszkały tam tysiące ludzi. Eksmisja trwała 3 dni, ale nie wszyscy przenieśli się do rządowych ośrodków. Wielu z nich wciąż liczy na to, że uda im się dostać na północ Unii Europejskiej. Niektórzy koczują przy stacjach benzynowych, nie godząc się na dotychczasowe warunki. Potrzeba konkretnego rozwiązania, aby przenieść tych ludzi do innego, bezpiecznego miejsca. Obozy nie są bezpieczne i nie są żadnym rozwiązaniem dla tych ludzi, więc musimy szukać skutecznego rozwiązania. Nie można spać 6-7 miesięcy w namiocie. My nic nie wiemy, nikt nam nic nie mówi. Jak długo można żyć w tych namiotach? Obozy nie są rozwiązaniem, to tylko kolejne tymczasowe rozwiązanie, które może trwać przez kilka miesięcy. Ale ci ludzie wyraźnie będą musieli zostać w tych obozach znacznie dłużej. Muszą złożyć wniosek o azyl, który następnie będzie zbadany. To cały złożony proces, a zanim dojdzie do łączenia rodzin, przesiedlania itd. Więc pytanie brzmi, jakie długoterminowe rozwiązania wdrożyć, którymi nie będą obozy? Według opublikowanych w zeszłym tygodniu danych Komisji Europejskiej, w Grecji przebywa 46 tysięcy uchodźców i migrantów, którzy czekają na rozpatrzenie wniosków o azyl oraz na relokację do innych państw Unii Europejskiej. I to wszystkie wiadomości na teraz. Raz jeszcze zapraszam po godzinie 12. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Przed południem w zachodnich i we wschodnich regionach pogodnie. Na pozostałym obszarze sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Po południu bez zmian, przeważnie około 24-26 stopni Celsjusza, chłodniej na wybrzeżu 21 stopni. Powieje słaby i umiarkowany, a w czasie burz silniejszy zmienny wiatr. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie około 1016 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.